Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Dzisiaj mamy oczywiście już SmackDown, pierwszy SmackDown po galerii Hell in a Cell. I będziemy zaczynać od mistrza World Heavyweight, który jak sam powiedział właśnie, on się dużo nie zmęczył tak naprawdę, bo taka w sumie jest prawda, nie zmęczył się dużo w walce z Riddlem. Dość łatwo, co według mnie, dla mnie nawet zaskoczony byłem, że dość łatwo John Cena poradził sobie z Mattem Riddlem. Kolejna gala to będzie gala Unforgiven. Tam już za niedługo dowiemy się, bo w main evencie dowiemy się, z kim będzie bronił tego pasa John Cena. A dzisiaj ma właśnie walkę sobie tak właśnie z tym zawodnikiem, który widzę, że nie chce czekać zbytnio i atakuje tutaj Johna Cena. I w sumie czy się dziwię, no niezbyt naprawdę, że atakuje Cena tak wcześnie, bo to jest myślę dobry pomysł dla niego, żeby go tak właśnie zaatakować, to może miał większe, będzie miał większe właśnie szanse z Ceną. Ale nie wiem, czy to był jednak teraz dobry pomysł, jak Cena właśnie już teraz wrócił do kontroli w tej walce. Cena i Riddle właśnie zmierzyli się na Hell in a Cell o pas World Heavyweight, ale właśnie wydawało się, że Riddle, bo świetnie się pokazał wcześniej, da radę naprawdę zrobić świetną walkę z Ceną, a Cena pokazał, że on z łatwością będzie tutaj bronił tego pasa i bez problemu poradził sobie z Riddlem. Zobaczymy, czy właśnie na następnej gali na Unforgiven tak będzie. Na razie dzisiaj musi zmierzyć się z Murphym, który dostaje dość dużą szansę, bo na pewno walka z mistrzem to jest duża szansa. Jeśli nawet przegrasz, no to przegrałeś z mistrzem. A jeśli wygrasz, no to jeśli wygrasz, no to prawdopodobnie powinieneś się i zasłużyłeś się na walkę o pas, naprawdę. No ale prosto to nie będzie dla Murphy'ego, żeby pokonać właśnie Johna Cena kontra Murphy'ego. I Spinebuster teraz świetnie w wykonaniu Buddy'ego, Murphy'ego. Murphy jakby pewnie został w WWE, no to by był Buddy Murphy, tak jak większość zawodników, którzy odzyskują swoje nazwiska, imiona znaczy. Austin Theory odzyskał, Matt Riddle odzyskał, Tommaso Ciampa odzyskał też. Nie, naprawdę to są małe rzeczy, ale mega mi się podobają, bo po prostu nie ma sensu, to było, nigdy nie było mądre według mnie i nie miało żadnego dużego sensu zabieranie tych imion na początku, a teraz fajnie, że wracałem, właśnie fajnie, że Triple H to robi. Podoba mi się, naprawdę to podoba mi się, że to Triple H robi, że właśnie te imiona wracają. No w sumie na ostatnim Raw było dość duży moment, ale tak naprawdę można było o tym wyczytać już tydzień temu, że właśnie Braun Strowman ma się pojawić na Raw. Ciekawe, naprawdę ciekawe, ale trochę mnie dziwiło szczerze, że choć po części w sumie czemu nie, że właśnie wpadł do tej walki, gdzie był Fatal 4-Way tag teamowy. No w sumie zniszczył praktycznie wszystkich tam było, więc to też na pewno jest imponujące, ale ja się szczerze spodziewałem, że będzie właśnie coś może chciał z walkę o pas jakąś, może też będzie chciał, bo się ma podobno na SmackDown to co mówił pojawić, więc może właśnie na SmackDown coś do Romana będzie chciał od Drew McIntyre, nie wiem na pewno, ale jestem ciekawy naprawdę co się może zrobić. Świetnie teraz Murphy, ale szybko wychodzi z tego Cena kontra. Seria uderzeń Murphy'ego i super kick na koniec. W sumie na Raw aż tak dużo się nie wydarzyło, jakichś mega ciekawych rzeczy, naprawdę warto powiedzieć. Dominik Mysterio z Judgment Day, co mi się bardzo podoba, bo to ma to sens, naprawdę jestem mega teraz ciekawy, co się będzie dalej działo. Pewnie prawdopodobnie no, za tydzień będzie walka Edge kontra Dominik właśnie Mysterio, a prawdopodobnie myślę, że no skończy się to walką Rey Mysterio kontra Dominik Mysterio. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to będzie na pewno według mnie bardzo fajna walka by to była. I oby właśnie, bo to byłoby na pewno ciekawe właśnie, przez to, że oczywiście to jest rodzina i oby tak się skończyła się taką walką potencjalną. Kontra teraz, nie udało się cokolwiek próbował Buddy Murphy. Elbow drop. Cena zwykle właśnie jak na przykład między innymi był mistrzem United States, potrafił robić świetne walki z wieloma zawodnikami. I może właśnie też tak być z Murphym, że dzięki tej walce Murphy naprawdę dużo zyska, bo będzie właśnie to dobra walka. Przed właśnie ten Open Challenge, który robił właśnie w 2005 Cena, był mistrzem United States. Naprawdę wielu właśnie zawodników robiło z nim świetne walki z Ceną. Teraz jest żato STF, czy to będzie koniec, czy podda Murphy'ego Cena. I tak właśnie dzieje. Cena tym razem nie przypina, a poddaje swojego rywala i pokonuje Buddy'ego Murphy'ego. I pokazuje, że właśnie tam była walka z Heinsel za mało dla niego. Teraz już może czuje się bardziej, że w końcu coś dłużej powalczył trochę. W sumie nawet na długość to nie było podobne walki, ale ogólnie po prostu więcej ma tego wysiłku może trochę. Następna walka na
Unforgiven, mam nadzieję, że oczywiście będzie dla niego dużo cięższym naprawdę wyzwaniem, liczę na to. No ale teraz możemy już powoli przejść do drugiej walki na dzisiejszym SmackDown. I przed nami teraz druga walka na dzisiejszym SmackDown. I będziemy kolejną mieli walkę one on one. I wchodzi powracający RVD, który na gali Judgment Day doznał oczywiście kontuzji razem ze Stylesem, którego też zobaczymy dzisiaj, który też właśnie wraca, obydwa wracają po kontuzji, bo naprawdę zrobili świetną walkę, naprawdę była to mocna walka i mamy kolejny ranin. W każdej walce, następna już na pewno nie będzie, ale Zayn też robi ranin, który właśnie będzie walczył dzisiaj z RVD. RVD ma przed sobą na Unforgiven duże wyzwanie i dużą szansę zdobycie czegoś dla niego właśnie, bo ma walkę z Rey Mysterio o walizkę Money in the Bank w ladder meczu, więc to będzie na pewno ciekawe starcie. Rey Mysterio właśnie chce rewanż z RVD i powiedział właśnie, że nawet RVD zasłużył, żeby ta walka była o walizkę Money in the Bank i będzie to właśnie walka ladder match, więc to już na pewno będzie, no już na papierze wydaje się, że to musi być świetna starcie RVD kontra Rey w ladder match, to na pewno będzie świetna walka. No i zobaczymy właśnie na Unforgiven, kto będzie, czy Rey Mysterio dalej będzie posiadał tę walizkę, czy jednak RVD tym razem właśnie będzie miał, będzie, zostanie właśnie nowym posiadaczem tej walizki. Dropkick teraz prosto w samego Zayna. I teraz świetny moonsault w wykonaniu RVD'ego. Kontra Zayna. Hurricane Rana teraz w wykonaniu samego. Wraca Zayn do ringu, wraca też RVD. I nie udało się clothesline. Teraz sami Zayn pierwszy uderza. Ale kontroluje teraz RVD. I tu świetne kopięcie, choć jednak skontrowane. Dobry blok w wykonaniu Zayna. Seria uderzeń. Podnosi teraz sami RVD'ego. Kolejne uderzenia w wykonaniu Zayna. I na koniec Big Boot jeszcze. No i teraz Zayn prowadzi, może to powiedzieć, w tej walce na ten moment lepiej wygląda. Może tak to jeszcze nazwać. I teraz rzuca RVD'ego o ziemię, tutaj w sumie właśnie o matę. RVD też nie wiadomo jak w 100% już jest gotowy. Na pewno jest już przez właśnie lekarzy WWE gotowy, że może już walczyć. Ale jak naprawdę jest, to jeszcze dokładnie wiadomo. Splash, nieudany teraz. Powoli wstaje Sami Zayn, tu już RVD. Reverse Frankensteiner teraz w wykonaniu RVD'ego. I nie będzie dropkicku prosto w głowę. Zayn się dobrze tutaj uchylił. Wyjdzie z tego RVD, wyszedł jeszcze w ostatniej chwili praktycznie. I teraz to kopnięcie się udało w końcu, na które można by tak powiedzieć, że RVD trochę polował. Teraz to zobaczymy, Gun Charge Powerbomb. Czy teraz dropkick się uda? Teraz się już udał, RVD też wychodzi na górną linę. Moonsault może? Nie, po prostu będzie dropkick prosto w tył głowy. I ma sygnaturę gotową, RVD. Rolling Thunder teraz, czy się uda? Rolling Thunder trafia, więc jedyne co zostało to trafić Five Star Frog Splash i to będzie koniec. Five Star Frog Splash trafia. Czy to będzie koniec? To nie jest koniec, no jednak trzeba pamiętać, że Zayn były mistrz Intercontinental, pomimo że już nie jest właśnie mistrzem, to i tak zawsze w każdej walce nigdy się nie poddawał, zawsze walczył do końca, więc to też na pewno trzeba pamiętać właśnie odnośnie samego. Teraz świetny arm drag. Dropkick nieudany. Uderzenie od Zayna. I co teraz zobaczymy? DDT teraz. Snap DDT od samego. Clothesline. Wykonanie RVD'ego. Zayn ma gotową już sygnaturę, więc też na to trzeba uważać. Suplex. Front suplex w wykonaniu RVD'ego. Zawsze wydaje mi się, że to jest kontra. Takie jest właśnie taka jakby zmianka animacji, taka mała. Gantrecz, nie Gantrecz, tylko German. Pas kolejny. Dropkick, znowu nie udaje się. Znowu Zayn wcześniej wychodzi z tego. Blue Thunder Bomb teraz, czyżby? Nie, jednak nie. Irish Whip do narożnika. Kontra, to była sygnatura, nie wiem jaką ma sygnaturę w sumie, szczerze. Comeback Move, teraz w wykonaniu RVD'ego. I super kick na koniec.
I chyba, jeśli nie mylę, to mamy też sygnaturę w narożniku do zrobienia, właśnie. Czy nie? Jednak nie, jest, jest właśnie tutaj, będzie Moonsault. Tak, będzie właśnie podobny, to aby starszy Pain, można tak powiedzieć. I pora teraz na finisher. Świetne miejsce, jest perfekcyjnie pierwsze miejscu na 5 Star Frog Splasha Sami Zayn i trafia Rob Van Dam. To już chyba musi być koniec tej walki. I tak właśnie jest. Tym razem RVD wygrywa. No RVD jest naprawdę w wielkiej ścieżce, na świetnej ścieżce. Nie wiem nawet szczerze, jeśli by przegrał z Mysterio, to i tak mi się wydaje, że prędzej czy później tą walkę o pas by i tak dostał z Ciną, bo naprawdę jest w niesamowitej formie. Nie wiem, czy on jeszcze przegrał w ogóle, odkąd wrócił na pewno z SummerSlam, więc to jest naprawdę niesamowite, co robi RVD w Universe Mode. Kolejny właśnie zgarnia zwycięstwo, a przed nami już main event dzisiejszego SmackDown. I przed nami main event SmackDown i będzie to Fatal 4-Way Number One Contenders o pas, oczywiście World Heavyweight Championship, John Cena oczywiście, który jest obecnym posiadaczem. Zwycięzca zmierzy się właśnie z Ciną, jeszcze nie wiadomo w jakiej stypulacji, ale nie będzie to na pewno normal match na galiosie Unforgiven, w main evencie Unforgiven też, bo ostatnio właśnie też to zauważyłem, że cały czas praktycznie WWE Championship jest w main evencie, więc World Heavyweight Championship będzie właśnie tym razem na Unforgiven w main evencie. Pierwszym uczestnikiem tego Fatal 4-Way jest Batista, który właśnie przegrał z Riddlem, ale dostaje dzisiaj szansę właśnie odkupienia, można tak powiedzieć, po tej porażce z Riddlem. I zobaczymy, czy da radę dzisiaj pokonać trzech swoich rywali i czy to on właśnie zmierzy się z Ciną. Mieli nieraz swoje świetne rywalizacje, oczywiście z Ciną. Praktycznie prawie wszyscy z tych zawodników mieli swoje rywalizacje w poprzednich latach z Ciną. Kolejny zawodnik, który będzie wchodził do tej walki, będzie w tej walce, jest to Tommaso Ciampa, zawodnik, który zdecydowanie zasłużył na to, nawet może zasłużył na walkę od razu z Ciną, przez to, jak świetny właśnie był mistrzem Intercontinental, jak świetne walki dał z Gargano. Już właśnie pas Intercontinental jest za nim, przed nim już jest szansa ewentualna walki o pas WWE Championship, World Heavyweight Championship z Ciną. To byłby naprawdę świetny, świetne zwycięstwo, wielkie zwycięstwo w jego karierze, jeśli by dał radę dzisiaj wygrać Fatal 4-Way i zmierzyć się o pas z Johnem Ciną na gali Unforgiven w main evencie oczywiście, ale musi pokonać trzech innych rywali właśnie, przynajmniej jednego oczywiście, żeby przypiąć. Zobaczymy, czy da radę to zrobić. Pora na trzeciego uczestnika, który chyba jeśli nie właśnie nie tylko w rzeczywistości miał rywalizację, ale w Universe Mode też miał swoje rywalizacje z Ciną. Jest to między innymi właśnie AJ Styles, który właśnie miał już w Universe Mode nawet tutaj właśnie swoje rywalizacje z Ciną. I ostatecznie oczywiście właśnie skończyło się tak, że był przypięty w sumie na SummerSlam przez Cena i od tego czasu nie dostał żadnych szans. Mamy Unforgiven przed sobą, więc może tu właśnie mieć swoją okazję Styles, bo nie walczyli jeszcze one-on-one o pas, naprawdę nigdy. Mieli swoje rywalizacje, ale one-on-one o pas World Heavyweight nie walczyli jeszcze. Więc zobaczymy, czy da radę AJ Styles naprawdę wygrać tą walkę i właśnie dostać tą ewentualną szansę walki z Johnem Ciną. I czwarty zawodnik. Zawodnik, który też w Universe Mode jest naprawdę mocny, raz tylko chyba przegrał i to właśnie z Stylesem, jest to Umaga. Umaga, jeśli by dostał walkę o pas, też naprawdę byłoby to fajnie zobaczyć. Każda z tych walk to jest naprawdę świetna walka potencjalna dla Ciny i zobaczymy, czy Umaga da radę, czy Umaga właśnie da radę wygrać tą walkę. Umaga też oczywiście swoje rywalizacje miał z Ciną, to też wiadome. I zobaczymy, czy dzieje właśnie z całą pierwszą szansę walki o pas w Universe Mode. Umaga, Tommaso Ciampa, Batista, AJ Styles, wszyscy gotowi, możemy zaczynać ten Fatal 4-Way. Umaga zaczyna od walki z Ciampą, Styles zaczyna od walki z Batistą. Na pewno jeszcze w tej walce nie, oczywiście będą się te duety zmieniać, ale tak oczywiście na obecną chwilę zaczynamy. Umaga i Styles na razie tymi lepszymi w swoich pojedynkach. Ciampa wychodzi, potężny clothesline teraz i seria uderzeń w głowę Umagi. A Styles cały czas tam dominuje. Wstaje Umaga, ale ta szybko backbreaker, jak się nazywało? Zapomniałem, jak się nazywało to. Backstabber, tak, backstabber. To był finisher Carlito, między innymi, backstabber właśnie.
Najbardziej chyba niezapomniany backstabber z samej góry drabiny w Money in the Bank meczu podczas WrestleMania. To był naprawdę świetny moment, ten backbreak, ten właśnie backstabber, znaczy właśnie. Umaga wpada poza ring. Zostaje tylko trójka. Ciampa, Batista. Styles wyglądał, miał wypaść z ringu, ale jednak zostaje. Ciampa teraz. Aż nagle wyleciał właśnie Batista z tą kontrą. I teraz będzie Electric Chair. Styles tutaj tauntuje. Chyba za chwilę go może Umaga przywitać, jednak nie. Batista go tu przywita, widzę. Umaga bierze się za stół tutaj, który jest rozstawiony. Styles świetnie zrobił dropkick prosto w głowę Umagi. A teraz Umaga wstaje, choć szybko już go znowu łapie Styles. Teraz kontra. I teraz potężny clothesline od Umagi. I headbutt. Headbutt nie, nie drop jednak. Co znajdzie tutaj Umaga? Znajdzie tutaj krzesło. Tu jest uderzony właśnie Stylesem krzesłem teraz. Wstaje Styles i się teraz forearm. Myślałem, że Umaga go złapie. Przypięcie teraz Batisty. Wraca Styles. Umaga coś próbował zrobić, a mu się nie udało. Styles teraz. DDT poza ringiem. Świetnie wykonany. Spinebuster wykonanie Batisty. I to jest signatura. Tak, to jest signatura. A teraz jest Animal's Bite tutaj. Tutaj trzeba uważać, bo mógłby to być koniec. Wszyscy cztery teraz są w ringu. Nie udało się teraz Stylesowi po raz kolejny z tym DDT. Umaga jest skoncentrowany, żeby tutaj coś zrobić poza ringiem. Pewnie ten stół rozwalić. Teraz się nie udało. Przewidział Umaga tym razem, co tutaj właśnie chce zrobić Styles. Kontra i slap w wykonaniu Umagi. Teraz co tutaj zobaczymy? Neckbreaker i tu ląduje Styles prosto głową na krzesło. To musiało boleć na 100%. I super kick teraz w głowę. Ale kontruję, teraz Umaga. Nie Umaga, tylko AJ Styles oczywiście. Kontra. I co teraz? Samoan drop, pięknie zrobione. A tutaj Project Ciampa w wykonaniu. Nie wierzę, żeby to był koniec szczerze tej walki, więc na nie będę tam ingerował. Świetna kontra Styles, signatura Umagi. Clothesline nieudany. Fairy Tail Ending teraz. To może być koniec za to. Ale to nie jest koniec, choć Styles zdziwił mnie szczerze, że nie biegł właśnie uratować ewentualnie tej walki. Styles cały czas jest tutaj skupiony, a jednak nie. Teraz Batista łapie Stylesa. Młotek tutaj z młotkiem czeka, kogoś Umaga. Kto się mu nawinie, to ten dostanie pewnie. Umaga sobie spokojnie czeka. I chyba już widzi właśnie Styles, że idzie tutaj, idzie już tutaj Styles. Młotek nie udał się. Nie udało się Umadze użyć tego młotka. Headbutt teraz potężny. I kolejny headbutt. Co kombinuje teraz Umaga? Łapie Stylesa, wrzuca go tutaj. I czy będzie Samoan Drop, zgaduję, jakiś chyba? Bo co innego w sumie mógł zrobić Umaga. Samoan Drop? Tak, pop-up, Samoan Drop. Pięknie to zrobione w wykonaniu właśnie teraz Umagi. I teraz seria uderzeń. Kolejna z młotkiem przerywa. Teraz i w końcu uderzy Ciampę. I Batista jeszcze teraz. Umaga jest. Umaga teraz właśnie został z Batistą. Spear teraz się rzucił Batista, ale mu się nie udało akurat. Kontra i tak Batista teraz. I super kick. Piękny teraz Umaga. Rozdaje karty tak naprawdę w tej walce, ale nie na długo, bo już Styles go kontruje. Phenomenal forearm. Tak, i trafia. Trafia Phenomenal Forearm też. I to jest przypięcie. Ale wychodzi z tego bardzo szybko Umaga. I teraz jeszcze kontruje Stylesa. Jest signatura gotowa. I pop-up. Samoan drop po raz kolejny w tej walce naprawdę w wykonaniu. I teraz jeszcze Samoan Spike będzie. Nie, kontra jednak Batisty. Świetna walka, naprawdę. Świetnie tu wszystko wygląda. Fatal 4-way. Czterech głodnych właśnie tej walki o pas zawodników, więc wiadomo to było, że to musiała być świetna walka. Ciampa
Batista i Styles zostają w ringu. Co teraz zrobi Batista? Back suplex. Jednak nie, reverse back suplex, muszę powiedzieć. Łapie teraz Stylesa Batista. Co teraz kombinuje? No właśnie wychodzi z tego Styles, tak jak się spodziewałem. Tutaj powoli umaga też już, widzę. Batista wypada poza ring. Teraz to mogły być kłopoty, ale na szczęście dla wszystkich praktycznie, oprócz Ciampy oczywiście. To jednak umaga to zobaczył, co tu się działo w ringu. Batista, seria uderzeń prosto w głowę Stylesa. I jeszcze teraz knee drop nieudany już. Skupi się tutaj na Stylesie. Świetna kontra umagi, jeszcze super kick. I teraz jeszcze shoulder tackle. I wstaje Styles teraz. Samoan drop po raz kolejny. I teraz running STO w wykonaniu Batisty. I to będzie Animal's Bite teraz. Animal's Bite w wykonaniu Batisty. Czy to będzie koniec tej walki? Udało się jakoś w ostatniej chwili, bo praktycznie właśnie wyjść z tego Batiście. Super kick na sędzi. Czemu nie? Sędzia też może w sumie dostać super kicka. Szybko się podnosi dość ten sędzia. Kontra. Czyżby teraz Samoan Spike? Samoan Spike teraz. Może nikt nie zauważy. Przecież jednak zauważyli. Nie, tym razem teraz Flying Forearm w wykonaniu Stylesa. Umaga wypada poza ring. Co teraz kombinuje Ciampa? Teraz coś jak White Noise naprawdę. Myślałem, że będzie Fairy Tail Landing, ale jednak nie ma nawet w sumie Ciampa. Podnosi się Batista powoli, ale Ciampa teraz. Czy będzie robił Project Ciampa? Prawdopodobnie Project Ciampa w wykonaniu Ciampy właśnie oczywiście. Kontuzja ma umaga. Czyżby to jest kontuzja? Chyba, że nie, jednak to chyba, to jednak nie jest chyba kontuzja. Ta właśnie ikonka nad nazwą umagi to jest chyba, właśnie to jest na chwilę, więc to nie jest kontuzja. Super kick teraz w wykonaniu umagi. I jeszcze łapie tutaj Batistę. Za dużo się tutaj trochę dzieje, aż na raz. Kontra. Ciampa co teraz kombinuje? Stolin suplex. No właśnie, to jak tak zrzucić. Wiadomo, że to było brutalne dla Stylesa, ale czy umagę to obchodzi? Wątpię szczerze. Teraz kopnięcia prosto w głowę umagi. Może się to skończyć właśnie, że któryś z zawodników skończy tą walkę z kontuzją. Bardzo prawdopodobne, naprawdę nie zdziwiłbym się. Ta seria combo to bardzo znane Stylesa i clothesline na koniec. Długa walka, ale taką jaką się tak naprawdę spodziewałem. Phenomenal forearm, nietrafiony. Kopnięcie teraz. Ciampa. Czy to może być koniec Ciampy? Samoan Spike. Przypięcie, czy to będzie koniec tej walki? I nie jest koniec walki, nie jest koniec walki. Teraz pora na sygnaturę. Nie będzie jednak pop-up summon drop w wykonaniu umagi. Wypada umaga z ringu. Fairy Tail Landing dla Batisty na nieszczęście Ciampy. Już Styles jest z powrotem w ringu. I przerywa właśnie to Styles teraz. Czyżby Fairy Tail Landing? Fairy Tail Landing dla Stylesa też. I czy to będzie koniec? Bardzo duża szansa na to, że to będzie koniec. Ale nie jest to koniec. Każdy z nich pokazuje właśnie, jak bardzo zależy im na tej walce. Project Ciampa. Ale jest właśnie Batista.
Wraca Umaga. Łapie tutaj ciampę i będzie Power Slam. Backbreaker jednak ostatecznie. Styles Clash w wykonaniu. I to musi być koniec chyba. Styles ciepła kolejny przypnie Umagę. Tak właśnie było. Styles wygrywa ostatecznie. I ten Styles zmierzy się z Siną. I to ma w sumie w Universe Mode naszym największy sens tak naprawdę ostatecznie. Może nie chciałem właśnie tej walki, bo wiadomo, że sterowałem Umagą. Chciałem taką właśnie dość brutalne starcie właśnie z Siną, ale Styles po prostu ma sens. To ma naprawdę sens, patrzę na to, że to jest jedna z takich dłuższych rywalizacji tutaj i właśnie Styles dostaje szansę one on one po raz pierwszy o walkę o pas z Siną właśnie, bo już kiedyś walczył o pas, ale z Siną nie walczył nigdy i to będzie na pewno niesamowite starcie. Już się mogę czekać tego main eventu na Unforgiven, a teraz oczywiście spora na koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!